Cieplutko witam wszystkich słuchaczy mojego kanału na YouTube. Kanał ten poświęcony jest osobom zaginionym w Wielkiej Brytanii. Być może historie, jakie tu opowiem, w jakiś sposób pomogą w odnalezieniu śladu życia zaginionych. Jest nas, Polaków, w UK naprawdę sporo. Mieszkamy i pracujemy tutaj od 20, 15, 10, od wielu lat. Niestety z niektórymi rodakami, którzy przyjechali na Wyspy Brytyjskie, ich rodziny w Polsce straciły kontakt. Jedną z takich osób jest Małgorzata Wnuczek. Małgorzata Wnuczek pochodzi z Inowrocławia. Przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2005 roku, chcąc pracą za granicą podreperować rodzinny budżet. Mieszkała wraz z mężem i córeczką w okolicy Knighton Fields w Leicester. W kwietniu 2006 roku Małgorzata pojechała do Polski wraz z 3-letnią córką, którą wtedy zostawiła pod opieką rodziców i wróciła do Leicester do pracy. Pozostawiając córeczkę w Polsce, kontaktowała się z rodzicami bardzo często. Niestety 29 maja 2006 roku jej rodzice ostatni raz przeczytali od niej wiadomość SMS. Od 31 maja 2006 roku Małgorzata Wnuczek ma status osoby zaginionej, a jej poszukiwania trwają już 13 lat. Małgorzata była widziana ostatni raz 31 maja 2006 roku, kiedy wyszła z pracy w Peter Jackson Logistics i wsiadła do autobusu jadącego do centrum miasta Leicester. Małgorzata nie dotarła tego dnia do domu i od tamtej pory z nikim się nie kontaktowała. Zniknęła. Przepadła jak kamień w wodę. Miała wtedy 27 lat. Brytyjska policja z Leicester przyjęła zgłoszenie o zaginięciu Małgorzaty i rozpoczęła poszukiwania. Przesłuchano w tej sprawie ponad 150 osób. Przeszukano 26 mieszkań, w których Małgorzata mieszkała lub bywała. A także przebadano 300 niezidentyfikowanych zwłok kobiet pod kątem pasującego do Małgorzaty DNA. Niestety nie uzyskano żadnych informacji, jakie mogłyby wskazać na ślad po Małgorzacie. W roku 2009 6-letnia córka Małgorzaty w kilkuminutowym, wzruszającym filmiku prosi swoją mamę o powrót do domu, o jakiś znak. Film obejrzało ponad 200 tysięcy osób, niestety bez skutku. W 2011 roku policja z Leicester wyznaczyła nagrodę 10 tysięcy funtów za informacje, które przyczynią się do odnalezienia Małgorzaty. Ten krok również okazał się być bezowocnym. W roku 2013 niespodziewanie na numer 999 zadzwonił nieznany mężczyzna, który stwierdził, że wie, co się stało z Małgorzatą Wnuczek. Niestety nie przedstawił się i nie ponowił kontaktu. Tyle faktów i zapewne znanych wielu osobom informacji z sieci. Minęło ponad 13 lat, od kiedy nie wiadomo, co się stało z Małgosią. Czas na ponowne działania, bo nadzieja umiera zawsze ostatnio. Nie ma konkretnych dowodów na to, że Małgorzata Wnuczek nie żyje, a więc należy ponowić poszukiwania. Być może tym razem przyniosą skutek. Jest wiele przypadków zaginięć ludzi, tak jakby wpadli w jakąś czarną dziurę i zniknęli sprzed oczu swoich bliskich. Ale czasami powody, dla których znikają, są inne niż śmierć. Brytyjska policja twierdzi, że odpowiedź na tajemnicę zniknięcia Małgorzaty można wciąż znaleźć wśród polskiej społeczności w Leicester. Dlatego jeśli ktokolwiek z naszych rodaków wie cokolwiek na temat losu Małgorzaty Wnuczek, proszę, daj znać. Małgorzata Wnuczek ma dziś 40 lat. Około 170 cm wzrostu, zielone oczy, a 13 lat temu nosiła fryzurę z włosami w kolorze blond. Możliwe, że zachowała swoją szczupłą sylwetkę i sympatyczny uśmiech na ustach. Małgosia może być obecnie w każdym zakątku Wielkiej Brytanii,
od Szkocji po Londyn. Może być twoją sąsiadką, ale również kobietą bezdomną pod pobliskim supermarketem. Może być także podopieczną któregoś z domów opieki, która nie wie, kim jest, albo z którą nie ma kontaktu. Rozglądajcie się uważnie w środowisku, w którym żyjecie lub w którym pracujecie. Być może Małgosia jest gdzieś wśród was. Każda osoba, która będzie mogła w jakikolwiek sposób pomóc w odnalezieniu Małgorzaty, a także każda osoba, która wie, co stało się z Małgorzatą, proszona jest o kontakt. Każda, nawet najmniejsza informacja, może przyczynić się do odnalezienia Małgosi. Wszystkim osobom gwarantuję anonimowość. A teraz kilka słów do ciebie, Małgosiu. Jeśli słuchasz teraz tego materiału i zechcesz się odezwać, to zapraszam do kontaktu ze mną. Porozmawiajmy. Jeśli istnieje jakikolwiek powód, dla którego nie chcesz kontaktować się ze swoją rodziną w Polsce, gwarantuję ci, że nie będziesz musiała tego robić. Chodzi tylko o potwierdzenie faktu, że żyjesz, bo to jest najważniejsze. Jeśli potrzebujesz pomocy, udzielę ci jej i zapewniam, że nie zostaniesz sama z rozwiązaniem tej sytuacji. Obiecuję. Mieszkam na terenie UK, więc jeśli tylko skontaktujesz się ze mną, to przyjadę tam, gdzie jesteś. Proszę, rozważ taką możliwość. Obiecuję rozmowę i spotkanie tylko w cztery oczy. Dyskretnie i bez zbędnej wrzawy. Wszystkich internautów, którzy zapoznali się z tym materiałem, ciepło proszę o jego udostępnianie. Wśród znajomych na grupach facebookowych, na Twitterze, słowem w każdym dostępnym miejscu w sieci. Przypominam, szukamy Małgorzaty Wnuczek lat 40. Zapraszam również do dołączenia do mojej grupy poszukiwawczej na Facebooku. Dziękuję serdecznie za spędzony ze mną czas i bądźcie bezpieczni. Pozdrawiam.